W tym roku PUP otrzymał o 300 tysięcy złotych więcej niż w 2022. Mamy informację, że środki unijne w tym roku będą nieco mniejsze. I tu należy zwrócić uwagę na to, że w tamtym roku mieliśmy dwa programy. Był to program Power dla osób do 30 roku życia i program RPO dla osób po 30 roku życia. W tym roku będziemy mieli jeden program w ramach środków unijnych. Nazywać się on będzie Europejski Fundusz Społeczny FS+. Tu beneficjentami będą młode osoby, głównie te, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia. W powiecie lubińskim jest zaledwie 1200 bezrobotnych osób zarejestrowanych w urzędzie w Lubinie. Zauważyliśmy, że zmniejszyła się, i to znacząco zmniejszyła się, liczba osób młodych. Pewnie, zapewne jest to, tutaj zawdzięczamy to programom skierowanym do młodzieży. Jednakże dalej niepokojąca jest sytuacja osób po 50 roku życia. Tych osób jest zdecydowanie większy odsetek wśród ogólnej liczby osób bezrobotnych. I tu chcielibyśmy skorzystać z każdej możliwości, jaka się nadarzy, i zaczerpnąć środków z rezerwy ministra, bo też takie będziemy pozyskiwać. W ubiegłym roku urzędowi z rezerwy udało się pozyskać 1 200 000 zł. W tym roku również będziemy się o takie środki starać, dodaje Wioletta Jagielska.